Dzień dobry, środowe popołudnie. Chyba dzisiaj nic się ciekawego nie wydarzy, ale mimo wszystko zapraszam. Dzisiaj jakiś totalnie zamulony dzień. Nic szczególnego się nie wydarzyło. Wstałem, poszedłem do komputera, pracowałem, wróciłem, poleżałem sobie przez 15 minut, no i wyruszyłem tutaj na spacer. Ale jakaś taka totalna zamuła mnie złapała dzisiaj. Nie wiem, może to jest efekt, że już od tygodnia mniej więcej nie piję kawy. Przerzuciłem się na yerba mate. Idę na takie bardzo małe ilości yerba mate. Można spokojnie pić o wiele, wiele więcej niż ja piję. Sobie tak odmierzyłem półkilogramową paczkę, czyli 500 gram na miesiąc, czyli podzielić na 31, wyszło mi w przybliżeniu 16 gram. 16 gram to nie jest dużo, podejrzewam, że spokojnie swego czasu wypijałem z 50 albo i więcej. Ale generalnie jest ok. Możliwe, że też zmiana aury na jesienno-zimową też odcisnęła na mnie swoje piętno. Ale jest ok, po prostu jakaś taka zamuła. Pomyślałem sobie, że wyjdę sobie na spacer do mojego ulubionego lasu Barzanciarnia w Odmuchowie. Ale to chyba niekoniecznie był optymalny pomysł, bo jest tutaj mnóstwo komarów. Myślałem, że już czas komarów przeminął, ale chyba jeszcze się jeszcze korzystają z ciepła i mnożą się i żrą. Także muszę niestety przyspieszyć i nie przejdę sobie spacerkiem. Jak zacząłem nagrywać daily vlogi, to tematy wyczerpały mi się dość szybko. W sensie skończyła mi się lista tematów i działałem bez planu. I oczywiście były takie momenty, że się pojawiało kilka jakichś takich wydarzeń lokalnych, albo coś mi wpadło do głowy na najbliższe 3 dni. Udało się to nagrać, jakoś zrealizować, ale generalnie działam bez planu. To jest trochę w sumie efekt planu do braku planu, bo ideą było taka jest, żeby sprawdzić, co ludzie chcą oglądać, co im się podoba, a co ma sens. Próbuję różne tematy i sprawdzam, czy ktoś to ogląda, czy ktoś to komentuje, czy ma to ręce i nogi. I zdaje się, że nagrałem jeden albo dwa odcinki o uczeniu maszynowym i patrząc po statystykach, to były chyba najsłabsze moje filmy. Nie wiem, czy wynikało to z tego, że temat był źle dobrany, czy może źle był przedstawiony, a może dlatego, że zupełnie inne osoby jednak oglądają mojego vloga i te, które potencjalnie mogą być zainteresowane tematem uczenia maszynowego sztucznej inteligencji, no, nie dowiedziały się o tym, że coś takiego jest. Trochę na tym ubolewam, bo to chyba dziedzina, z której czuję się najlepiej. No więc zastanawiam się, jak to ugryźć. No i tak sobie wydumałem, że skoro mam bloga jakbadaćdane.pl, to może warto by wrócić do pisania artykułów na tego właśnie bloga, a później, gdy je opublikuję, omawiać je właśnie w formie daily vloga. Czyli po prostu powrócić do tego, co kiedyś robiłem, czyli pisania jakiegoś kawałka wiedzy, no i przedstawianie go również w formacie wideo. Może w ten sposób to zadziała lepiej? No, kto wie. Trzeba sprawdzić. Zastanawiam się też, czy bardziej nie usystematyzować zawartości moich daily vlogów, a skoncentrować się bardziej na jakimś innym tematem. Ale im dłużej nad tym myślę, tym bardziej widzę, że jeżeli nałożyłbym na siebie takie sztuczne ograniczenie, żeby trzymać się jednego tematu, to prawdopodobnie bardzo szybko bym się wypalił i z czegoś, co przynosi mi całkiem fajną frajdę, stworzyłbym sobie kolejną pracę, która już niekoniecznie byłaby taka fajna, jeżeli musiałbym się trzymać sztywno jednego tematu. Także myślę, że daily vlog zostanie taki, jaki jest, czyli
jakieś komiksy, jakieś tematy zdrowotne, jakieś bieganie po parkach, jakieś lokalne wydarzenia kół gospodyń wiejskich w gminie Otmuchów, jakieś odcinki, w których nic się nie dzieje, jakieś odcinki, w których jeździ straż pożarna i pociągi, czyli taki miszmasz, który daje mi więcej frajdy niż pożytku de facto. Ale może właśnie to chodzi, żeby mieć trochę frajdy, żeby robić coś dłużej, intensywniej, lepiej. Bo bez frajdy no to ciężko. No dobra, a jednak wydarzyło się coś niespodziewanego. Na mojej standardowej trasie w Barzanciarni, tuż przy wieży ciśnień, tu jest wieża ciśnień, w poprzek alejki stoi rozbity samochód. Także to zdecydowanie jest niespodziewane. No, samochód. Dwie poduszki powietrzne wystrzelone. Z tyłu, no chyba poskładane siedzenie jedno. Peugeot 206 HDI. Co by to nie znaczyło. Tutaj jakaś rozbita szyba. No, także muszę powiedzieć, że to dość niespodziewany widok. Tutaj też ktoś przestawił dwa kawałki betonowych rur na środku alejki. No, także zdecydowanie chyba tak nie powinno to wyglądać. Ktoś tutaj zdecydowanie naśmiecił. Rozbijając się samochodem w jakichś dziwnych okolicznościach. Chyba, że przyholował tutaj swój samochód do zniszczenia. Także nie wiem, co tu się wydarzyło, ale na pewno nie było to w żaden sposób mądre. No bo nawet jeżeli ktoś by tu wjechał tym samochodem, mimo już nie można tu wjeżdżać, no to i tak nie powinien się rozbijać nim, bo nie ma de facto o co. No, zresztą nie mam więcej pomysłu, co tu się wydarzyło. Ale jest na pewno dość niepokojące, no i no szkoda, że ktoś tutaj naśmiecił tak strasznie. Dobrze byłoby znaleźć sprawcę i obciążyć go kosztami usunięcia tego wraku i posprzątania po sobie. Także wracając do tematu. Zastanawiam się właśnie, czy nie reaktywować bloga i nie połączyć tego bloga z nagraniami na vlogu. Bo uczenie maszynowe to jest fajny temat jednak. To jest fajny kawałek programowania. Można zrobić tam fajne pieniądze. Jest duży popyt. Nie trzeba od razu budować sztucznej inteligencji, która będzie tak jak Skynet prowadzić wojnę na świecie. Można po prostu zrobić jakieś sprytne programiki, które będą na przykład sortować zdjęcia rentgenowskie, które będą analizować lepiej dźwięki ptaków i zwierząt. Generalnie można zrobić całą masę fajnych rzeczy. Nie muszą to być wcale miliony złotych zainwestowane. Można zrobić to praktycznie w domowym zaciszu. I może dawać się efekty od razu, wymierne. Identyfikacja chorób na liściach, na plonach. Także tutaj faktycznie sky is the limit, czyli niebo jest tą granicą, gdzie możemy budować. No tylko trzeba jakoś tak dobrze złapać bakcyla. I spróbować to ogarnąć. A jak to nie wypali, to w sensie treści merytoryczne z uczenia maszynowego nie wypalą, to kupię sobie drona i będę robił ortofotomapy czy jakieś inne wynalazki. No też wydaje się być spoko. Dobra, mam nadzieję, że dzisiaj starczy już moich rozmyślań i rozbitych samochodów. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału i zapraszam na następne. Hej!